Dobrze, ale powiedz mi szczerze, bo ja jestem ciekaw, my się bardzo dawno nie widzieliśmy. Grałaś z Sylwestrem Stallone? Grałam. Masz jego maila? Nie. Sprzedał ci lajka na Facebooku? Nie. Jesteś z nim na naszej klasie? Tak. Naprawdę? Nie. 7B? Nie. Nie, ale jak wygląda rotacja? Jak wygląda relacja? Ale musisz chodzisz zrozumieć. Na plan, stoi Sylwester. Sly. A dlaczego wybrałeś Sly'a akurat? No zaraz przejdę do Al Pacino. Wiesz, bo to jest tak, dlaczego że... Dlaczego wybrałeś Sly'a? Boże, jakby mówiła o Karolaku. Ale to nie brzmi. Czego wybrałeś Karolaka? No dobra, no opowiedz. Nic tak, nie mówię, nie przeszkadzam, jestem ciekaw. Wchodzisz, siedzi Sly. Słuchaj, to jest tak jak na planie w Polsce. Jeżeli pracujesz z kimś, no to wiadomo, poznajesz tą osobę. I tak naprawdę czasami się z kimś zakolegujesz, czasami nie. Czasami masz potem, wiesz, wymieniasz się telefonami, czasami nie. To jest normalne. I... Ja bym nie odpuścił Sly'a. Rambiego? Rockiego? Ale na co ci on jest? Jezu, żeby nie wiem. Tu jak był Jerzy Skolimowski kiedyś u mnie, to zadzwoniliśmy do Jacka Nicholsona. Jacka. No, dla mnie to jest Jacek, no. Nie odebrał, więc na pewno się lubimy. Masz telefon do Al Pacino? Podaj pierwsze trzy cyfry. Nie, jesteśmy na naszej klasie też. Nie, no bo ciekawi mnie, no. Ale wiesz, po co mam to mówić? Nie, no Jezu, ja mówię na serio. Ciekawi. Ale po co mam to mówić? Bo wiesz, kiedyś powiedziałam o tym, że spotkałam Sharon Stone w supermarkecie i ja ją strasznie sobie cenię jako aktorkę od zawsze. I dla mnie to było fajne przeżycie, bo ona ze mną bardzo długo rozmawiała i o szkołach i w ogóle... Ale ty ją zaczepiłaś? Ja ją zaczepiłam. Ale co powiedziałaś? Powiedziałam jej, a zdanie, które zawsze działa. No? Wszystkich. Powinnaś dostać Oscara. Naprawdę? Tak. Jutro pójdę do tego, ale poczekaj. Mam taką panią w ochronie z Ukrainy, powiem, powinna pani dostać Oscara. Ale zobaczymy, jak zareaguje. Wiesz co, powiem ci, że to o tyle... Jezu, to naprawdę ona jest taka durna, że to działa? Działa, bo jeżeli powiesz rock i powiesz film, to działa. Rock? Rock. Rock. Rock 1995 za Casino. A, za Casino, to powinna dostać Oscara. No więc powiedziałam i to powiedziałam, Kuba też tak uważa i od razu zaczęła ze mną gadać.